Więc nie wszyscy walczą w sposób przyjemny, niektórzy walczą w sposób nieprzyjemny. Dzień dobry i witam ze Smacznej Kalifornii, pozdrowienia z biura. Dzisiaj jest bardzo dobry dzień, jak to poniedziałek, bo nasza firma Cool Guys Capital, firma inwestycyjna, została dodana do KRS-u, więc możemy w końcu oficjalnie działać. To, co będziemy robić w tej firmie, to będziemy inwestować pieniądze. Na razie nasze, ale potem może otworzymy się na rynek, natomiast jeszcze mało umiemy na ten temat, więc się uczymy. Więc póki co nasze, więc nic ciekawego. Ale dzisiaj właśnie mamy mega ciekawy temat a propos firm, bo dla osób, które mnie znają, natomiast o tym kiedyś. Dzisiaj mamy ważniejszy temat. Tak jak wiele osób, liczając to mnie mówi, jak fajnie mieć firmę, to dzisiaj spróbuję odradzić wszystkim osobom, żeby nie zakładać tej firmy i pokazać, jakie są złe strony zakładania firmy. Więc spójrzmy. Po pierwsze, to jest cały czas nauka. To jest nauka od zera. Produkt, marketing, sprzedaż i finanse. To jest coś, o czym trzeba pamiętać, że tak jak uczymy się chodzić albo robić inną całkowicie rzecz, to na początku jest trudno. I my czasami patrzymy na tych ludzi, którzy są daleko od nas, i patrzymy, kurczę, chcę robić to, co oni, natomiast trzeba się nauczyć tego. Jeżeli byliśmy całe życie na etacie i nie mieliśmy dobrych wzorców na zasadzie, jak budować firmę, musimy się tego nauczyć i musimy się tego nauczyć w praktyce. I na początku jest trudno, bo nic nie wychodzi. Nagle patrzymy, że kurczę, to nie działa, to nie działa, to nie działa, musimy się uczyć. Nie mamy klientów, marketing, nie kupują, sprzedaż, finanse działają, finanse, produkt nie działa, musimy nauczyć się budować produkt albo zatrudniać ludzi i tak dalej, i tak dalej. Jest cały czas nauka. Ja już działam parę lat i ciągle jest masa rzeczy, które się uczę. Ostatnio dołączyłem też do takiego kursu jak być członkiem rady nadzorczej. Po prostu nie wiem tego i muszę się uczyć tych rzeczy z książek, kursów, pytając innych, testując sam te rzeczy. Taka jest prawda. I każdy, kto zaczyna, nie ma tej wiedzy i musi się uczyć. Ale to jest pikuś. Są rzeczy gorsze w posiadaniu i budowaniu firmy. Ciągły ból. Porażki. Gdy zakładamy naszą firmę, ciągle i ciągle coś nam nie wychodzi. Teraz, kto zakładał firmę, ten wie, na początku jest wielka ekscytacja. O, mamy super pomysł, ale będzie super i tak dalej. A potem jest rzeczywistość. Nagle klienci się nie pojawiają, nagle nasz produkt nie działa tak, jakbyśmy chcieli i tak dalej. Więc trzeba pamiętać, że to jest cały czas proces. Te porażki są rzeczą normalną. I tak jak my nawet teraz startujemy z aplikacją Darek, która jest aplikacją, która będzie pomagać ludziom przechodzić z miejsca A do miejsca B, generując lekcje i tak dalej, aplikacja na telefon, to uczymy się w trakcie, co nie działa. I co chwilę mamy feedback, to jest zły pomysł, to nie działa, tutaj kwestia z programistami działa, tu kwestia z inwestorami działa i są ciągłe i ciągłe porażki. I teraz jeżeli ktoś pójdzie w ten głupi pomysł, żeby mieć kilka firm, to ilość porażek się wzrasta. Nagle tutaj brakuje kapitału, tu jest problem PR-owy, tu jest problem produktowy, tu ludzie odchodzą i tak dalej. I są ciągłe porażki. To jest ktoś, kto zakłada firmę, tych porażek ma masę. Cały czas. I po prostu trzeba nauczyć się z tym walczyć. Teraz nauczyć się z tym walczyć, nie nauczymy się tego czytając o tym, nie nauczymy się tego myśląc o tym, ale nauczymy się tak samo jak walcząc na ringu bokserskim, tak przynajmniej widziałem, że po prostu uczymy się obrywać i po pewnym czasie nasze oczy nawet nie mrugają przy uderzeniu w twarz. Tak samo tutaj, po pewnym czasie po prostu porażkę traktujemy jako część naszego dnia, tak jak oddychanie i idziemy dalej, ale trzeba się tego nauczyć, to jest ciężkie na początku. Kolejna rzecz, która jest niezrozumiała dla większości osób i która wydaje się banalna, gdy o niej piszę i mówię, natomiast trzeba mieć na uwadze. Świat podatków, kosztów, opłat i tym samym cashflow. To jest coś, czego nie widzimy i dużo nawet dorosłych osób do dzisiaj twierdzi, że nie płaci podatku, pracując na etacie. Wszyscy płacą podatki, ale otwierając firmę i robiąc swoją firmę, widzimy tego zdecydowanie więcej, bo gdy mamy nawet przychody rzędu 10 tysięcy złotych, nagle się okazuje, że w tych 10 tysięcy złotych jest ukryty VAT, który trzeba zapłacić. I to nie ktoś mówi, ile mam zapłacić, ale my sami musimy określić, ile musimy go zapłacić. W tym pomagają też księgowi. Musimy też zapłacić podatek dochodowy. Musimy też zapłacić koszty. Na przykład, jeżeli mamy bramkę płatności, musimy za to bramkę płatności zapłacić. Mamy ludzi, którzy nam pomagają, za których musimy zapłacić. I mamy jeszcze jakieś ZUSy, inne rzeczy. I to wszystko się zbiera i nagle mamy przychodu 10 tysięcy złotych, a na koncie nam zostaje 1000 złotych. I to jest taki problem, z którym część przedsiębiorców ma duży problem na początku, czyli zbudowanie tej maszyny produkującej cashflow. Cashflow, czyli żebyśmy mieli więcej niż mniej pieniędzy, które wchodzą,
Więcej wchodzi, mniej wychodzi. I teraz jest to o tyle trudne, że jeżeli nigdy tego nie robiliśmy, znowu wracamy do nauki, musimy się tego nauczyć, jak to dobrze robić, tym zarządzać. Bo co jest ważne, jeżeli na przykład mamy firmę, która ma przychody jednorazowe, jak mamy firmę chmurowisko IT i czasami jak zaczynaliśmy, teraz jest już łatwiej, jak zaczynaliśmy, było tak, że na przykład firma X globalna kupowała od nas usługi. My te usługi musieliśmy dostarczyć, musieliśmy zapłacić pracownikom i tak dalej. I na koniec dnia otrzymaliśmy fakturę po skończonej pracy, dopiero gdzieś tam po 2-3 miesiącach od zakończenia i tak dalej. Więc zrobiliśmy robotę tutaj, ponieśliśmy koszty, musieliśmy zapłacić tutaj. To oczywiście znowu jest cały mechanizm, jak powinniśmy sprzedawać, żeby pieniądze były na początku, żeby dbać o ten cash flow, ale to jest bardzo trudny element, którego ludzie nie widzą. Ludzie widzą, że o, ktoś sprzedaje coś za 1000 zł, to ma 1000 zł na koncie. No nie, tak nie działa świat i trzeba się tego nauczyć. Kolejna rzecz, której nie widzimy tak dużo, gdy pracujemy na etacie, a gdy mamy własną firmę, to jest krytyka. I krytyka ma oczywiście część dobrą i część złą, ale zawsze, gdy coś robimy i robimy coś, co powoduje jakiekolwiek zamieszanie na rynku, dostajemy to krytykę. Jeżeli dostajemy od klientów, to jeszcze jest spoko, bo wiemy przynajmniej, co można poprawić, ale często jest tak, że ta krytyka też spada na nas, z naszego otoczenia, ponieważ czasami my zrobimy coś złego, bo jeszcze nie umiemy tego robić, patrz nauka, a z drugiej strony czasami nasza konkurencja nie umie grać inaczej, po prostu to jest jedyny jej sposób. Jeszcze jak to jest tylko krytyka, to pal go licho, ale czasami po prostu są różne zagrywki dziwne i polityczne, i finansowe, i tak dalej, tylko po to, żeby próbować wygrać na rynku, bo jeżeli jesteśmy na rynku jakimś i załóżmy sprzedajemy czapki i nagle się pojawia ktoś inny, kto sprzedaje czapki, to zabiera nam jedzenie, zabiera pieniądze dla naszych pracowników, zmniejsza nasz cash flow. Więc nie wszyscy walczą w sposób przyjemny, niektórzy walczą w sposób nieprzyjemny. Bardzo uwielbiam wspaniałą konkurencję, na przykład jak w firmach Chmurowisko mieliśmy taką firmę Predica, którą uwielbiam i szanuję. Świetnie działali. Na rynku edukacyjnym jest EduWeb, który też świetnie działa, ale jest dużo bardzo złych firm, które robią po pierwsze zły PR dla siebie, dla innych i się źle zachowują. I musimy się nauczyć z tym walczyć, co niestety jest czasami trudne. I ostatnia rzecz, dlaczego nie warto mieć swojej firmy, nie tak łatwo zrezygnować. Gdy jesteśmy na etacie, kładziemy wypowiedzenie na stół, i odchodzimy za miesiąc, za 3 miesiące i zaczynamy nową karierę, nowe życie i tak dalej. Jeżeli nic złego nie popsuliśmy. Możemy też w większości etatów pójść na urlop, odciąć się całkowicie od życia i być na urlopie. Natomiast budując firmę, zanim dojdziemy do etapu, gdzie możemy iść jako właściciel firmy na urlop i nie martwić się o nic, trzeba spędzić troszeczkę czasu. Mi to w najszybszym czasie zajęło 16 miesięcy, natomiast czasami trwa to dużo, dużo dłużej, żeby móc się w cudzysłowie wylogować z firmy. Ważne jest też to, że my w chwili, gdy budujemy naszą firmę, mamy załóżmy jakieś przychody, to też istotne jest to, że my jesteśmy zobowiązani, żeby zapłacić naszym pracownikom, naszym kontrahentom i podatki, przede wszystkim VAT-y, ZUS-y. ZUS ani Urząd Skarbowy nie będzie czekał kolejny dzień, dwa, bo nie mamy na koncie. Po prostu musimy zapłacić. I to jest ważne, że nie możemy tak zrobić na etacie, że kończymy i odchodzimy. Tu po prostu musimy przejść przez to i w dobry sposób zakończyć swoją firmę. Wielu osobom też się mocniej obrywa, które jeszcze się nie nauczyły, jak to się dobrze robi, czyli dochodzi do bankructwa. Jeszcze jak dochodzi do bankructwa spółki, to jeszcze pal go licho, ale niektórzy mają bankructwo osobiste, bo akurat ma jakieś zobowiązania na działalność gospodarczą, która jest związana z naszym imieniem, nazwiskiem. Spółka to jest jakiś dokument i łatwiej troszeczkę zakończyć z tym współpracę. Natomiast jednoosobowe działalności nie mają to do siebie. Po prostu jeżeli obiecaliśmy komuś zapłacić, musimy zapłacić i nikogo nie interesuje, że my nie sprzedaliśmy, nie mamy cash flow, nie mamy tyle na koncie. Musimy po prostu z tym sobie radzić. A najgorsza rzecz, jeszcze nabierzemy kredytów, żeby to wszystko się uruchomiło. Więc tak, to tyle moi drodzy. Zakładanie firmy to nie jest prosta rzecz. Ma dużo plusów. Można trochę zarobić, można fajnie żyć i można też żyć na własnych zasadach. Natomiast praca na etacie też ma dużo plusów. Powiedziałbym, że ma bardzo dużo plusów, więc warto rozważyć tę drogę. Tak więc to tyle. Dziękuję bardzo. Daj znać, co sądzisz, czy zakładasz firmę, czy zgadzasz się z tymi rzeczami. Jeżeli masz firmę, może widzisz jakieś inne minusy posiadania firmy. A może to, co powiedziałem, to jednak tak nie jest. Tak więc daj znać w komentarzu i do zobaczenia już niedługo. Pa!